Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Przybywam do Was, słuchajcie, po pierwsze z kawą. Mamy dzisiaj taki lazy dzień. Dzień po prostu lenia i postanowiłam, że to będzie świetna okazja do tego, żeby nagrać Wam. Miałam nagrywać telefonem, ale jednak nagrywam, słuchajcie, moim odgrzebanym Lumixem. Także nagrywam lepszym sprzętem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Miałam nagrywać fonem. I co? Zrobimy sobie dzisiaj, słuchajcie, makijaż. Makijaż, bo dawno nie robiliśmy. Ja już nie pamiętam nawet kiedy. Wybrałam sobie tutaj takie jakieś losowo rzeczy, co sobie tutaj użyjemy. Jako bazę na pewno użyjemy Ingrid Makeup Base. Jest to baza pod makijaż, która wypełnia zmarszczki i linie mimiczne. Ja tą bazę bardzo lubię. Czekajcie, spróbuję Wam tutaj... Spróbuję Wam troszeczkę tutaj zoomować, żeby... Widzicie? Się uruchomiło. No, także tak wygląda ta baza. Jeżeli chodzi o podkład, to oczywiście przypomniałam sobie o moim ulubieńcu. Eveline Liquid Control HD i to jest 040 Warm Beige. I to jest dokładnie ten podkładzik. Mam nadzieję, że widać. Znowu wracam. Luxury Powder to był ten banana od Revolution. Luxury Banana Powder po prostu. Także użyjemy sobie tego pudru. Jeżeli chodzi o oczy, zalotka. Zalotka. Do brwi oczywiście Essence, te moje duo, ale brwi to tylko poprawiam końcówki, ponieważ już mam przeźroczyste. Na usta prawdopodobnie, ale jeszcze nie mam pewności, zastosuję Yves Saint Laurent, to jest ta pomadeczka. To jest numerek 11 i nie pamiętam jak dokładnie się to nazywało, ale Wy wiecie na pewno o co mi chodzi. Użyłam na oczyszczoną twarz Urban Decay Quick Fix. Użyłam tego kokosowego specyfiku, bardzo ładnie pachnie. Dalej wykorzystamy sobie PS Pure Highlighter, to jest Arctic Ice. Jest to ta podróbeczka, słuchajcie, Fenty Beauty. Użyjemy sobie kontur Cocoa z Too Faced. Dokładnie ten taki zestawik. No i oczywiście Hitchior. Aha, i jeszcze na usta konturówka wybrana Elizabeth Arden Natural. Jeśli chodzi o tusze, to się jeszcze zastanowię. Mam dla Was tutaj tyle tuszów do przetestowania. I powiem Wam, że na pewno zrobimy sobie też pojedynek drogi z tanim. A dzisiaj myślę, że z tych wszystkich tutaj chyba jednak zdecyduję się na ten Super Curl. I to będzie tusz z Essence. Po prostu chybił, trafił. No i gwóźdź programu, perełka tego filmiku to będzie NAF, jak to boli. Revolution Pro jest to limitowana edycja, paletka przy współpracy z Natalią Siwiec. I myślę, że od niej sobie właśnie zaczniemy. Jestem mega jej ciekawa, tak ona wygląda. Ja już Wam pokazywałam nagrywki, słuchajcie, z tą paletką na Instastory. Join the Revolution with me, czyli dołącz oczywiście do Revolution ze mną, Natalia Siwiec. Eyeshadow Palette, co tu jeszcze mamy? Revolution Pro, limitowana edycja, otwiera się w bardzo taki nietypowy sposób jak na paletkę, ponieważ jeszcze nie widziałam żadnej paletki, więc tu się udało osiągnąć cel Natalii, bo ponieważ opowiadając jak wyobrażała sobie stworzenie swojej paletki, jak ona miałaby wyglądać, to właśnie wypowiedziała się, że chciałaby, by była inna niż są już wszystkie na rynku. No i brawo, brawo, szacun, jeżeli chodzi o inność w opakowaniu, jak najbardziej cel osiągnięty. Uważam, że otwarcie jest w bardzo fajny sposób, można sobie tutaj podeprzeć rękę, można sobie złapać w dwie ręce nawet, można sobie, nie wiem, operować w ten sposób, to jest wszystko tekturkowe, więc tutaj naprawdę nic się nie dzieje, super. Według mnie sposób, w jaki się on otwiera, jest naprawdę świetny i gdyby nawet to było nie pionowe, a poziome, też byłoby to fajne. Także sposób naprawdę otwierania super. No a same kolorki, jak widzicie, bardzo, bardzo jesienne. Wiadomo, że przypominają nam już wcześniejsze jakieś niektóre z kolorów, z paletek, ale naprawdę, ja już to mówiłam tysiąc razy, że każdy często ocenia tak jakoś krytycznie, że ale to już było, ale taki też już był, ten już był. Słuchajcie, ciężko byłoby już wymyślić naprawdę kolor,
jakiś taki, którego faktycznie jeszcze dotychczas jakby nie było na rynku w żadnej z paletek. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby była zachowana jakaś praktyczność używania paletki, czyli żeby właśnie była opcja dzienna, wieczorowa, żeby był przede wszystkim bazowy kolor. Tutaj mamy i kolor kończący, czyli kolor na przykład właśnie ciemny. Tu w tym przypadku jest kolor o nazwie Era i on jest takim albo czarnym, albo grafitowym, ale nie wygląda na bardzo czarny, więc super, ja nie lubię takich totalnie czarnych. Także paletka naprawdę zapowiada się spoko. Mamy tutaj 15 cieni, w tym 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cieni matowych. Są też cienie foliowe oraz perłowy. Perłowy, jeden? Chyba jeden perłowy i reszta chyba foliowy, jeśli się nie mylę. No i tyle. Tak to wygląda. Zobaczcie sobie na przybliżeniu. Mam nadzieję, że to będzie wyraźnie widać. O! Tak chyba jak teraz, żeby Wam nie padało właśnie światło. No i co? Najpierw zróbmy może sobie swatche tej paletki. Weźmy sobie kilka kolorków, zobaczymy. To jest właśnie ten pierwszy bazowy, znaczy jaki ja będę używała. Już wiem, czego nie wzięłam. Nie wzięłam sobie płynu do makijażu, zaraz to uczynię. Weźmy sobie może ten Lovely. Też bardzo fajny, on będzie takim fajnym na całą powiekę. Zobaczcie, bardzo fajna opcja. Czekajcie, tutaj gdzieś miałam. Gdzieś tutaj miałam, jest, mam. Tutaj mam przygotowane, ale nie mam płynu do makijażu, więc dajcie mi sekundkę. Także wzięłam Wam tutaj kilka, nie musimy robić tutaj całego przekroju. Tak by wyglądała ta pigmentacja, jak widzicie. No jednak jest moc przynajmniej na dłoni. Zobaczymy, jak się to wpisze oczywiście na oku. Ja teraz tak sobie myślę, wzięłam, słuchajcie, sprzęt, wzięłam właśnie aparat, żeby Wam nagrywać, a nie pomyślałam, gdzie mam ładowarkę do baterii, więc jak mi się po prostu rozładuje bateria, to ciekawa jestem, jak ja sobie ten aparat podładuję. Brawo ja, no ale nie pomyślałam faktycznie. A coś widzę, że mi tutaj czerwone chyba światełko już powoli pika. Dobra, związuję sobie włosy. Wczoraj mam głowę i powiem Wam, że są takie trochę nieokiełznane, więc muszę je lekko okiełznać do góry, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. No i dobra, no i co? I przechodzimy z kawą. Oczywiście zapraszam Was na kawę. Pychotka. No i przechodzimy do działania. Ja sobie od razu już podkręcę rzęsy. Zauważyłam, że tutaj mam za niskie te siedzisko, to znaczy za nisko jest biurko, a ja za wysoko siedzę jakby. Dobra, troszeczkę sobie podkręcę zalotką rzęsy. Okej, tak one wyglądają. Tak jak mówię, mam już użytą tą bazę. Czekajcie, może się jeszcze jakoś do Was bym przysunęła, jakby dało radę. No jestem właśnie za wysoko, ale niestety aparat też już jest ustawiony jak najwyżej mogłam. No dobrze, to przystąpmy może do samego podkładu, czyli mamy bazę z Ingrid. Ja się bardzo z tą bazą polubiłam, a o, widzicie? Nie chcę lecieć, zacięło się coś, w środku jakby zapchało. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale wiem, że produkt w środku jest. Także pozwólcie, że nabiorę sobie po prostu z pipetki. Okej, bardzo lubię tą bazę. Ona jest taka niby w kremie i jest kremowa, ale właśnie daje poczucie takiej silikonowości. Fajne, fajne uczucie. Automatycznie czujecie wygładzoną całą twarz. Jak słyszycie jakieś odgłosy, to oczywiście to też moje kociaki mogą się bawić. Powiem Wam, że takie jakieś, może nie wichury, ale taki jaki wiatr był od wczoraj w nocy do dzisiaj rana, to jest masakra. Ja aż się bałam, że normalnie dzieci do szkoły zwieje. No. To jest naprawdę świetna. Ja Wam ją bardzo gorąco polecam. Teraz przejdźmy do samego podkładu. Dawno się nie malowałam. Oj, dziewczyny. Ja już nie pamiętam chyba nawet. A na pewno nie pamiętam, kiedy nagrywałam Wam jakikolwiek filmik, słuchajcie, z makijażem. Nie wiem nawet, czy nie będzie teraz dla mnie za jasny troszeczkę ten podkład, z racji tego, że się trochę opaliłam jednak. Dobra, tutaj resztki z opakowania wezmę sobie w ten sposób. I nosek. I nosio.
Dobra, mam przygotowane, tak jak powiedziałam, i gąbeczkę, i szczoteczkę, więc w zależności, czym mi się będzie chciało lepiej pracować, to tym sobie rozetrę. Na razie skupiam się na gąbeczce. Zobaczymy, czy to wystarczy. Także wklepuję. Ja wiem, że moje ruchy wyglądają, ja nie umiem tak jak inne dziewczyny. U mnie one są wklepujące, ale wyglądają jak ja bym rozcierała. A ja po prostu taką mam. Taki mam odrych wklepywania, nic na to nie poradzę. Także absolutnie produkt nie jest rozcierany, tylko wklepywany. Tylko robię to bardzo szybko i wygląda to tak, jakbym go rozcierała. To jest właśnie ten, słuchajcie, korektor, Boże, podkład. Ja nie, mam nadzieję, że nie mówiłam korektor. To jest ten z podkładów, o którym ja mówiłam Wam, że uwielbiam, ponieważ chyba jako jedyny położony pod okiem nie wchodzi w zmarszczki. Dam teraz ociupinkę, ale to ociupinkę, słuchajcie, pudru. Puder dam pod. Serce hałas. Puder dam, słuchajcie, pędzelkiem pierwszym, lepszym, tutaj w okolice pod oczy. Ok, łyczek kawy. Myślę, że z tego powstanie taki troszeczkę prawie, że vlog. Dobra, podkreślmy sobie, słuchajcie, brwi. Brwi muszą być podkręcone, podkreślone. Także przejeżdżam sobie tylko ociupinkę pędzelkiem i cieniem. Jak widzicie, nic ponadto. I tu w ten sposób. Muszę się przejść już do Patrycji na brwi po raz kolejny. Jednak już, to już czas. No już chyba minęły, ja nie wiem, 3-4 tygodnie jakoś minęło, także w sam raz to będzie ten czas właśnie już na poprawkę. Okej, jak widzicie, ja nie daję dużo, po prostu odrobinka, żeby jednak to jakoś wyglądało. Czekajcie. Dobra, czy jest dobry zoom? Jest dobry zoom. Powinnam siedzieć niżej, ale jak widzicie, takie mam siedzenie, a ja jestem też wysoka. No dobrze, teraz przejdźmy może już do aplikacji cieni, co? Więc pędzelek z NYXa w numerku 16 i zaaplikuję ten najjaśniejszy kolorek Sand. Najpierw tutaj pod łuk brwiowy. Osypywanie jest takie średnie. Ja już Wam mówiłam, że jakie by nie było, wiadomo, jeżeli by się naprawdę sypało z paletki, to może bym się zdenerwowała i może bym nie używała produktu, ale dla mnie po prostu produkt, który jest sypki, który jest pudrowy, no to jest normalnością jakby, że się osypuje i jakby ja, dla mnie nie ma to po prostu problemu. Także minimalne jakieś tam osypywanie jest. Teraz naniosę sobie, tak patrzę, może ten blend. Sama jeszcze nie wiem, co w ogóle chcę stworzyć dzisiaj na oku. Słuchajcie, nałożę go sobie od zewnętrznego kącika do połowy, pociągawszy aż przez całe załamanie do końca oka. Czyli od... No jest pigment, Wam powiem, jest. Tutaj, mimo iż delikatnie się operuje pędzelkiem, to faktycznie po załamaniu prowadzę go przez od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka. Jest tak ładne, że go nałożę chyba, słuchajcie, na całą powiekę po prostu. Dam go na całą powiekę, bo bardzo mi się podoba. I może wcale nie będzie trzeba, słuchajcie, fisiować tutaj z nie wiadomo jaką ilością cieni. Może uda mi się zostać przy dwóch, trzech do tego makijażu. Teraz mnie korci, ale to strasznie mnie korci, żeby dać chociaż trochę tego superb, to dam go, słuchajcie, takim języczkowym, płaskim, na pędzelku jest moc, i dam go na tutaj środek powieki. No piękny jest, słuchajcie. Piękniutki jesteś. O, ciupinka się osypuje. Jak widzicie, daję na ruchomą powiekę. Nie, na środek. Dałam go jednak na całą, bo mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że to u Was też tak widać.
Przepiękny jest ten cień. Wow. Tak by wyglądało. I teraz słuchajcie, ten sam Superb, czyli ten piękny pomarańczyk taki, taki w sumie jesienny, nakładał sobie na dolną powiekę. Ja go zmieszam razem właśnie z tym blend. Tak jak dawałam na górę, tak się skupię tutaj na dole. Pięknie się aplikują, przechodzą przez siebie. Słuchajcie, nałożymy sobie, może zobaczyć, czy da radę na sucho. Nie wiem, który, czy Darling, czy Mesmeric. Słuchajcie, czy ten, czy ten. Mam dylemat, ale chyba, no nie wiem teraz. Nie wiem, czy Sketch, czy ten złoty, ten albo ten. Zobaczcie, takie złoto. Chociaż ten chyba, nie wiem, czy złoty. Dobra, dajmy ten złoty. Czyli trochę tego Sketch na środek powieki. Na razie nakładam nie na mokro. I zobaczymy. Na razie jadę suchym pędzelkiem. I muszę przyznać, że aplikuje się, ale dość słabo. Więc sprawdzę palcem. Kolejna opcja. Oj, palcem już o wiele lepiej. Ale ty jesteś piękny. Wow. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie. Zaraz was przybliżę. Ale cudo. Aż sobie chyba wyjechałam z wrażenia za bardzo do góry. No, przepiękny kolor. Wcale nie trzeba go aplikować, słuchajcie, na mokro. Tylko muszę tu podetrzeć, bo podjechałam sobie palcem za wysoko. Zahaczyłam, więc na mokro myślę, że on byłby jeszcze ładniejszy. Czekajcie, spróbuję wam przybliżyć. Możecie zobaczyć. Przepiękny jest ten cień. No zobaczcie, jak on się mieni. Zobaczcie, jak on się mieni. Przepięknie. Iście jesienny. Piękne. Normalnie złota polska jesień na oczach. Tak normalnie nazwę ten makijaż. Złota polska jesień. To jest makijaż na moich oczach dzisiaj. Przepięknie. Aż z daleka jest to widoczne. Naprawdę strasznie mi się podoba. Jeszcze dam tego jasnego troszeczkę. I rozjaśnię znowu tutaj tą górę, żeby ona tak się tutaj za bardzo nie rzucała w oczy. No. Piękny, co? Złota polska jesień na oku, wow. Dałabym go jeszcze, słuchajcie, w kącik oka z chęcią, ale ja to wiecie, że się boję, dlatego że no, mi rozświetlenie to tak nie bardzo służy, ale dam może ten, nie wiem, może ten właśnie Classy, ten u góry taki, on jest, tylko nie wiem, czy zrobię to palcem, może tym najmniejszym. To jest taki rozświetlający i dam go dosłownie tutaj o ciupineczkę. Widać, że daje ociupinkę. O! Dosłownie można powiedzieć, że tylko dotykam opuszkiem palca. Przepiękna, przepiękny pigment. Naprawdę fantastyczny pigment. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Osypywanie jest takie sobie średnie. Ja uważam, że to jest sztos. To będzie też chyba moja... To chyba będzie moja jesienią ulubiona paletka. Cudowna. Cudowna, cudowna. Paletce na razie dziękuję. Także Natalii dziękujemy za makijaż oka. Ja uważam, że jest przepiękny. Wy możecie oczywiście pisać w komentarzach wasze opinie. Brwi zrobione. Teraz dajmy sobie trochę rozświetlenia. Także damy sobie ociupinkę tutaj rozświetlenia. Daję na całą twarz. Nie będę żałować. Wiem, że na mokro on jest jeszcze ładniejszy. Dobra. Wiadomo, że mógłby być bardziej widoczny, ale wiecie, że ja w sumie nie przepadam za takim glow kitulcowym, dlatego, znaczy nie przepadam, pewnie bym chciała i pewnie bym lubiła, gdyby mi to pasowało, no ale mi to nie do końca odpowiada. Ja jednak mówię, mi rozświetlenie podkreśla to, co podkreślać nie powinno, dlatego ja nie mogę, ale widzicie, łuku pidyna, także no, widać ten efekt. Ja już widzę te glow. I zobaczcie, czyż to nie jest glow? No słuchajcie, za kwotę, żeby was nie skłamać, 3-4 funtów? No dziewczyny, nie trzeba nic więcej. Można sobie tu oczywiście podokładać. Wiadomo, że można podokładać. Ale jak za tą kwotę... Jak dla mnie, to już jest glow kitulca. Ja wiem, że Kasia to po prostu
ładuję tego, nie powiem ile, ale u mnie to już jest max, to jest max możliwości, ja już nie chcę przesadzać, ale jest glow, jest połysk, jest blink, także super. No i co nam zostało? Usta i oczy. Oczy jeszcze raz podkręcę ociupinkę zalotką, jak widzicie. Muszę kupić sobie zalotkę, może mi dacie namiar na jakąś fajną, ale oczywiście w UK. W UK, nie z Polski, także z chęcią się zainspiruję. No i zobaczycie teraz test tuszu. Róbmy sobie zoom na oczy. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój makijaż, bo mi podoba się bardzo. Dobra, zaraz Wam pokażę, który używam tusz. Powiem też jeszcze raz. Ok, jedna rzęsa pomalowana. Mam nadzieję tylko, że Wy to widzicie, bo ja się tutaj skupiam i nie wiem, czy tutaj jest, słuchajcie, zoom dobrze ustawiony, czy jestem sfokusowana. Myślę, że wystarczy. A teraz sobie przybliżenie i pokażę Wam moje oczęta. Bardzo proszę. Tak wygląda efekt tego tuszu. Tak by wyglądał efekt tego tuszu. Mój makijaż oka tak właśnie wygląda i to był Essence Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Tak wygląda opakowanie. Mam nadzieję, że teraz jest dobrze sfokusowane. I co? Brakuje nam jeszcze tylko ust. Konturówka. Jak widzicie, jedna strona. Tak by to wyglądało. W sumie wcale nie musiałabym jakby wypełniać już ich pomadką, ale to zrobię. Gdzie Ty jesteś, pomadko? Tu jesteś. Yves Saint Laurent. Mam nadzieję, że ten różowy tutaj się wkomponuje. Powinno być bezpiecznie. Tak wygląda ten kolorek na ustach. A tak właśnie wygląda skończony makijaż. Wiem, że jeszcze mam bronzer. Zaraz jeszcze może go zastosujemy, ale... Pozwólcie, że dołożę sobie tego rozświetlenia na Cupidyna. Cudownie. No i teraz paletka do konturowania. Zastosujemy sobie, to jest paletka Cocoa Contour, ta od Too Faced. Tutaj mamy dołączony oczywiście słodziarz czy pędzelek do zestawu. Tak, Cocoa Butter. Damy sobie jeszcze ociupinkę tutaj pod oko. Dla rozjaśnienia przepiękny zapach oczywiście. Pierw jasno. O. I teraz medium mocha i ociupinkę tutaj, jak widzicie, pociągam po konturze. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć trochę bronzera na nos po to, żeby zmniejszyć mój nohal. O, żeby go troszeczkę zmniejszyć, zwężyć, zminimalizować. Ok, wystarczy, tyle wystarczy. I tada, tak wygląda skończony cały makijaż mój dzisiejszy, czyli właśnie polska złota jesień na mej twarzy. Dajcie znać, co Wy myślicie. Ja oczywiście jeszcze Wam się zbliżę i pokażę z bliska, jak wyglądają oczy, rzęsy. Także jeżeli chodzi o tusz, zrobię Wam jeszcze bitwę tuszów. Usta, rozświetlacz za 3 funty Fenty, czyli podróbka Fenty, Essence na brwiach, paletka oczywiście, moja cudowna nowość, którą sobie sama zamówiłam. Szkoda, że nie dostałam, ale sama sobie zamówiłam i mega się cieszę. Wraz z tą paletką dostałam jeszcze jedną w, nie wiem, chyba w bonusie. Też sobie zrobimy jej test, ale to już na dniach. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mi podoba się bardzo. Bardzo mi się podoba i coś czuję, że to będzie moja ulubiona jesienna paletka, taka na totalną jesień, zimę. Idealna. I mogę się doczekać już kolejnego odkrycia tej paletki, jak i z innych tutaj jakby kolorów na oczach.
Luxury Powder pod okiem tylko i wyłącznie i w Saint Laurent na ustach. Ta pomadka jest fajna o tyle, że się naprawdę bardzo długo trzyma. Z konturówką myślę, że będzie to jeszcze lepsze, mocniejsze. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój makijaż. Mi podoba się bardzo, sama sobie daję łapkę do góry, a Wy jak zdecydujecie. Jeżeli kto zechce, to da łapkę do góry. Kto komu się nie spodoba, to oczywiście pójdzie łapka w dół. Takie życie. Nie wszystko i nie wszystkich można i trzeba nawet lubić. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. To był makijaż inspirowany paletką NATH od Natalii Siwiec Revolution Pro przy współpracy oczywiście z Revolution Pro. Wersja limitowana. Mega się cieszę, że mam ją w posiadaniu. I makijaż pod tytułem Polska Złota Jesień. Dzięki wielkie. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki dla Was. Pa jo!